Noc pogodna, szczególnie w części północno-zachodniej. Tam spodziewamy się bezchmurnego nieba. W pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane. Niewielkie opady deszczu pojawią się w Lublinie. Na termometrach zanotujemy od 3 stopni w Koszalinie do maksymalnie 14 stopni na Lubelszczyźnie, a także w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Na barometrach 1019 hektopaskali. Ciśnienie w kolejnych dniach będzie rosło. Jutro burzowa aura panować będzie na południowym wschodzie. W centralnej, a także północnej części naszego kraju duża ilość słońca. Termometry pokażą od 15 stopni w Gdańsku do maksymalnie 22 stopni w Bydgoszczy, Warszawie i w Rzeszowie. Wiatr podczas burz będzie porywisty. W porywach osiągnie prędkość maksymalnie do 65 km na godzinę. Południe Europy ze spokojną, pogodną aurą. Maksymalnie do 27 stopni w Atenach, Madrycie, a także w Lizbonie. Wyładowania atmosferyczne pojawią się w Bernie. W Oslo temperatura wzrośnie do 26 stopni w cieniu. Kolejne dni w Polsce ciepłe i słoneczne. W środę maksymalnie do 24 stopni na Pomorzu. W całym kraju bezchmurne niebo. W czwartek pogodowa aura bardzo podobna. 24 stopnie zanotujemy w centrum, a także na Śląsku. W piątek lokalne burze pojawią się na Podkarpaciu. Pozostałe regiony bez opadów deszczu z bezchmurnym niebem. Na barometrach 1013 hektopaskali. Ciśnienie zacznie spadać.